Kiran Fan z Zakopanego. Moimi gośćmi są dzisiaj Anka i Michał. Ja jestem Kuba i wybieramy się na skitury na Kasprowy. Jakie są wasze oczekiwania w dniu dzisiejszym? Żeby się zajawić. Dobre tempo. Jak chciałem się zajawić, żeby mi się spodobało. Michał, trzymam cię za słowo. Ja też się próbowałem dokształcić odnośnie tego, ile się powinno wypalić, ale to jak wyczytałem 3,5 godziny, to mówię, że 2,5 godziny wydaje się, będzie szybko. Wczoraj zrobiłem przedwczoraj, godzinę 18, z tym, że z Kuźnic, stąd godzina 32 były. No to dwa razy zdążymy dzisiaj spokojnie. Damy radę. Dzień dobry. Jest jeden z Zakopanego, ale mam tutaj dwójkę kuzynów z Chicago. Będzie jakaś zniżka dla nich. Czasami dzieją się takie sytuacje, że ociera noga w bucie skiturowym. No ale jest na to sposób. Słuchajcie, podręczna apteczka. Uwaga, lokowanie produktu. Zakrywam logo, słuchajcie, ale są to plastry, które pozwalają je tak się ze skórą praktycznie biorąc zlewają i są świetne na wszelkie obtarcia. Otarł bucik. Słuchajcie, ale ja się zastanawiam, czy sobie od razu dwóch nie obkleić. Jeżeli czujesz cośkolwiek tak dłużej, to lećmy od razu drugą, że będzie szybciej. Cześć! Dogonimy ich zaraz spokojnie w tak, tak jest. No, obie nogi zaopatrzone. Idziemy dalej. Jest takie troszkę strumsze podejście. Tak, żeby móc dochodzić do siebie dłużej. Super pogoda, górą jest taka jakby mgła, a sam szczyt owinięty mgiełką leciutką, ale powinien być widok super ze szczytu. Pięknie to wygląda. Chociaż jeszcze ta odległość troszkę. To już jest taka znaczna. To co jest ostatni odcinek. Chowam zęby, bo mi zimno. Żudna taśma. Jak tam? Jak za stromo, to sobie zawsze wybieraj zakosy. Czyli po prostu zygzak pod górę. Nie, ciężko mi to tak skoordynować, wiesz? Tak. Bardzo ładnie. Jesteśmy właśnie po takim troszkę stromszym podejściu. To jest miejsce, w którym nasi przyjaciele Michał i Andrzej rok temu rozbili obóz i powiedzieli, że już dalej nie idą. Tak? Tu siedzieli, tak? Trochę gorsza była pogoda niż dzisiaj. Pozdrawiamy Michała i Andrzeja. Tak. I idziemy dalej. Trzeba na pogoda, nie poćwiczy. A wiesz co, otarcie buta najbardziej. Jeden i drugi. Michał strasznie miał otarte nogi. Powody. Cierpiał po prostu od tych otarć. Jednak? Tak. Jesteśmy na ostatnim podejściu. Ostatnie siły zbieramy i ciśniemy. Psychiczne i fizyczne bym powiedziała. Otarcia nie bolą. Dwie minuty się u góry. Czyli się na tym to chodziłem. O bólu zapomnimy, chwała pozostanie na zawsze. Odpracowali. Jesteśmy wszyscy, chodźcie na szczyt. Udało się. Brawo Anka. Udało się. Brawo Michał, super. Jak rzeczywistość ma się do waszych oczekiwań? Wiesz co, nie spodziewałam się, że... Wiedziałam, że będzie ciężko, ale nie spodziewałam się, że będą takie momenty, nie? Bo były naprawdę takie momenty, kiedy... O, człowiekowi brakowało tu. Ale nie, fajnie, bardzo tak fajnie, jesteśmy na szczycie i to tak naprawdę wszystkie bóle wynagrodza. Jakie praktyki były na przykład? Pierwsze razy są zawsze takie. Nie, super. Daliśmy radę, to najważniejsze. Teraz możemy zobaczyć. Mamy się troszeczkę liści, a my już zjeżdżamy na dół. Trawersem nad Doliną Cichą. Szkoda, że nie widać tych pięknych
widoku. Ale... Ale za to my jesteśmy piękni. Nie mam pika. Tak jest. Dobrze ci idzie na nartach, naprawdę. No jak tam nie jeszcze nie na 4 lata. To jest naprawdę super. A wcześniej to masz 7. Jak oceniasz zjazd, Anka? Super! Bardzo było fajnie, aczkolwiek nie wierzę, że tyle wyszłam w górę, co było zjazdu. Nie wierzę, no. Naprawdę. Bo... jestem w szoku sama dla siebie. No a ja jestem z ciebie i z Michała bardzo dumny, że po prostu zrobiliście taki... kawał coś... dobrej roboty. Od strzała po prostu bez żadnego doświadczenia wcześniej. Więc myślę, że pierwsze koty za poty. Tak. A teraz sprawdzamy, gdzie jest Michał. Czy jest jeszcze w wagoniku, czy już zjechał. I tym sposobem dochodzimy na parking. Skiram fans prosto z Zakopanego. Anka, Michał, Kuba. Pozdrawiamy. Cześć.